Yo, cześć, widzę z tej strony Kebus, a w dzisiejszym odcinku spojrzymy sobie na Antwerp w perspektywie long termu. Także zapraszam do oglądania i zapraszam was na stronę Skins Monkey, gdzie odbierzecie sobie darmowe 5 dolków przy tradzie powyżej 100 dolarów, także polecam bardzo, korzystajcie, 35% plus do depozytu. E, także warto korzystać, macie link w opisie lub tutaj jak, jak pokazałem z kodem Kebus e, oraz na stronie CSGO Skins, gdzie macie darmowe pudła do odebrania, również bardzo polecam. Otwórzcie sobie skrzyneczkę, zajrzyjcie do sklepu, czasem też jest coś fajnego. Także mega polecam. A my przychodzimy sobie do sedna odcinka. Wiem, że dużo ludzi jakby zastanawia się e, czy w ogóle Antwerp wypali w okresie krótkoterminowym, czyli jako short term. E, więc dzisiaj zastanowimy się, czy w ogóle Antwerp ma sens. E, pod względem inwestycji długoterminowej. Także e, usiądźcie sobie wygodnie, zastanówmy się chwilę, e, generalnie, jak to by wyglądało. Powiem tak. E, generalnie, jeżeli chodzi o inwestycje długoterminowe, no to tutaj e, pierwszą. Znaczy, zależy dla kogo wadą, ale z tego co widzę po większości z was to będzie to wielka wada, jest po prostu cierpliwość. Nie oszukujmy się, ludzie już po pierwszych dniach promocji zaczęli się, W sensie po pierwszych dniach, dniach końca promocji zaczęli się wykruszać z kapsułek i wątpię, że dużo ludzi wytrzyma jakby presję czasu i wytrzyma po prostu trzymanie tych kapsułek pod względem długoterminowym więc tutaj jakby to jest trochę kwestia psychiki rzeczywiście, czy tam jakiegoś, no nie wiem. Silnej woli, ale rzeczywiście, jakby zaznaczam to jako minus. A teraz co do samych argumentów, jeżeli chodzi o inwestycję długoterminową. No nie oszukujmy się, jesteśmy w momencie cs gdzie około 900 tysięcy miesięcznie graczy jest w CS-ie. Co, jakby nie patrzeć, jest dosyć ok, wynikiem. Ale w sensie to mówię o średniej, ale generalnie do czego dążę? Dążę do tego, że po prostu, jakby te kapsuły są na tyle popularne, że na pewno nie będzie tutaj sytuacji jak w przypadku Kato 2014. No, zrozumcie, że wtedy CS dopiero raczkował i osoby, które kupiły wtedy te przedmioty, rzeczywiście miały po prostu no, farta albo genialne skillsy do predykcji. No, jakby musicie zrozumieć, że 2014 to nie jest 2022 i nawet za 10 lat te kapsuły pewnie nie będą tyle kosztować. Ehm, także. Warto mieć to na uwadze. Oczywiście pod względem długoterminowym rzeczywiście to może oddać, jak każda długoterminówka, powtarzam to wiele razy, bo generalnie długoterminówki na tym polegają, po prostu trzymacie te przedmioty, one sobie leżą i po nie 5 latach wchodzicie na Steam i mówicie: "O, o taka psułka jest warta 10 zł, fajnie". Także pod tym względem może rzeczywiście, może jakieś wydarzenia na świecie będą miały na to wpływ, ale no to ciężko bardzo jest to przewidzieć pod względem jakby takiej ilości czasu. Jeżeli chodzi o jakieś naklejki, no to też ciężko powiedzieć, dużo drużyn może się rozpaść, co oczywiście będzie miało wpływ na, na ich cenę, oczywiście pozytywny wpływ. Dużo drużyn może coś odwalić, a dużo może po prostu do, ciągle grać i na przykład powiedzmy Na'Vi będzie cały czas w tym samym miejscu, że tak to nazwę. Logo niezmienne, także to też gdzieś tam jest, gdzieś tam to jakby możecie sobie zmniejszyć krąg tych długoterminowych naklejek i wybrać takie, które Waszym zdaniem lub po prostu pod względem tego, co się dzieje na scenie sportowej, będą w miarę oryginalne, jeśli można to tak nazwać, lub po prostu które zawsze będą na fali. Właśnie pokroju Navi, pokroju Cloud9, pokroju FaZe to są naklejki, które gdzieś tam zawsze towarzyszyły nam w cs Także warto to zaznaczyć. No i generalnie pod względem długoterminowym, czy ja bym polecał długoterminówki? Generalnie nie, generalnie nie polecałbym. Ja mówię, ja jestem zwolennikiem aktualnie, akurat przy Antwerpie, jestem zwolennikiem short, łamany przez midterma, Jeżeli chcecie zostawić sobie coś na long term, to rzeczywiście jest to ok opcja zostawienia powiedzmy sprzedaży kapsułek pod short terma i zostawieniu pary na long terma wtedy jak najbardziej, ale jako main założenie robienie long terma jest po prostu średnie. No i to chyba na tyle widzowie, jeżeli macie jakieś pytanka o to standardowo, piszcie w komentarzu. I co, dzisiaj chyba streamik będzie wieczorem, także widzimy się, trzymajcie się i cześć.